Tak. Mój pierwszy koncert, na który poszłam, na który bardzo chciałam iść, to był zespół Ich Troje, który grał w moim mieście. Pamiętam, ja miałam wtedy jakieś 13 lat i to były ich złote czasy. I taki moment, który utkwił w mojej pamięci, to kiedy Michał Wiśniewski zeskoczył ze sceny pod barierki, ja oczywiście byłam w pierwszym rzędzie, i złapał mnie za rękę i tak począł taki zapach prawdziwego mężczyzny.